Co gotujesz? Rosołek. Znowu? No ale przecież w niedzielę to musi być. No ale czemu kociołek na paręnaście osób? Oj tam, no przecież zjemy. Ty, no cały tydzień to będziemy jeść. Spoko, w poniedziałek zrobię z tego pomidorową z rosołu ze wczoraj. Cześć, z tej strony Amator Planszówek i dzisiaj porozmawiamy sobie o grze Zupa. Nie Zupa, tylko Zupa przez 3U. Dlaczego aż taki nacisk na tą zupę? Ponieważ ta gra porusza niezwykle ważny temat dla polskiego narodu, a mianowicie jaki jest idealny rosół, co powinno się do niego dodać, jak długo powinno się gotować doskonały rosół. Czy rosół jest zupą tylko i wyłącznie na niedzielę i specjalne okazje? Czy można podać rosół w tygodniu i ewentualnie czy pomidorowa na rosole jest lepsza niż pomidorowa zrobiona nie na rosole? Na te pytania nie poznacie odpowiedzi w tym materiale, natomiast w sumie to jestem ciekaw, jak to u Was jest z rosołem. Jak chcecie się podzielić swoimi historiami, przepisami albo traumami związanymi z tą zupą, bo tak, znam osoby, które mają traumy związane z rosołem, to dajcie znać w komentarzach. Natomiast my sobie porozmawiamy o tej małej karciance i mnie dużo bardziej od tego, jakie ona ma koneksje z rosołem, interesuje to, czy będzie lepsza od wirusa, bo w przekazach prasowych, w marketingu tego tytułu wszędzie było podkreślane, że to jest gra dla fanów wirusa. No to u mnie nie miała lekko. No dobra, czym w ogóle jest zupa? Ta gra jest małą karcianką imprezową, w której fabularnie gotujemy zupę na rosole z wczoraj i możemy tą zupę ugotować zagrywając karty z różnymi warzywkami czy grzybami, bo tak, grzyby nie są warzywami. No, jak to robimy? Zasady są naprawdę bardzo proste. Wyciągacie talię kart z pudełka, tasujecie ją, rozdajecie po 6 kart każdemu z graczy od 2 do 5, po czym zaczyna się zabawa i w trakcie gry zagrywacie jedną kartę przed siebie i dobieracie jedną z talii na rękę. Gramy tak długo, aż talia się wyczerpie, wtedy gramy do momentu ostatniego gotowania zupy. No właśnie, o co chodzi z tym gotowaniem zupy? Na kartach mamy, tak jak wspomniałem, różne warzywka. Każdemu warzywku odpowiada jakaś wartość. Na przykład ogórek to 4, pomidorek to 3, buraczek 5 i tak dalej. Te wartości oznaczają to, ile kart danego rodzaju musi się znaleźć w obszarze całej gry, czyli łącznie u wszystkich graczy przy stole, wyłożonych takich kart na stole, żeby gotować zupę. Więc jak któryś z graczy wyrzuci na stół kartę, która będzie 6. kartą dyni i widzi, że jest 6 tych kart, wtedy gotujemy zupkę. Jak to robimy? Bierzemy sobie, każdy bierze karty tej ugotowanej przed chwilą zupy, kładzie sobie je obok siebie odwrócone, trzyma na koniec gry, to będą jego punkty na koniec. Reszta kart, które były wyłożone, kasujemy, odrzucamy i lecimy, gramy dalej. I tak gotujemy te zupy, zbieramy karty. Jak się pewnie domyślacie, na koniec te odłożone karty to będą nasze punkty. I teraz tak, wśród tych kart mamy też karty podwójne, czyli takie, które są na przykład dwoma pomidorkami. Jest karta podwójna, na niej są narysowane dwa pomidorki, są zaznaczone dwa razy po te 3, żeby wszystko było wiadome. I tak, ta karta, ona nam się tyczy gotowania, natomiast przy przydzielaniu punktów ta podwójna karta jest warta tylko 3. Bo tak, każda karta, którą zbierzecie, na koniec jest warta tyle punktów, jaką wartość ma na sobie, czyli tak w zasadzie poziom trudności, bo tyle kart trzeba uzbierać, żeby ugotować taką zupę. Tyle. To jest trzon rozgrywki. Jak widzicie, wytłumaczycie go błyskawicznie. Jeszcze jak się będziecie posiłkować kartami, tłumacząc znajomym, to dosłownie zrobicie wszystko w trakcie tego tasowania kart.
Błyskawica. No i właśnie. I jaka jest ta gra? Czy jest fajna, ciekawa, bo zasady, no, troszkę banalne. I w dubelku zapomniałem wspomnieć, że mamy w pudełku jeszcze taki mini dodatek do rozgrywki bardziej zaawansowanej. Są to przepisy. Przepisy polegają na tym, że oddzielną talię sobie tasujemy, wykładamy sobie gdzieś w widocznym miejscu i na początku zabawy odsłaniamy pierwszy przepis. I ten przepis obowiązuje do momentu gotowania zupy. Kiedy ugotujemy zupę, losujemy, odsłaniamy następny przepis i ten przepis obowiązuje podczas kolejnych rund prowadzących do ugotowania zupy. I tak co gotowanko zmieniamy, a te przepisy mówią nam na przykład, że w tej rundzie nie możemy zagrywać pomidorów, że do ugotowania jakiejś konkretnej zupy potrzebujemy dwa składniki więcej niż normalnie. I w ten sposób rozgrywka się troszeczkę modyfikuje. Nie jest to coś, co zmienia zabawę drastycznie, nie przedłuża jej. Może troszeczkę wymusza na nas większego kombinowania, ale wszystko pozostawia w tej sferze bardzo lekkiej i przyjemnej rozgrywki. Takie miłe uatrakcyjnienie zabawy, kiedy już Wam się znudzi podstawowa rozgrywka. Ten tytuł jako imprezówka sprawdza się naprawdę fantastycznie, ponieważ tak jak przed chwilą zauważyliście, zasady tłumaczymy w mgnieniu oka, a to znaczy, że bierzecie kogokolwiek, kogo spotkacie, siądziecie, nie wiem, na wakacjach poznaliście jakichś nowych ludzi, przychodzicie na spotkanko rodzinne, siedzą nieplanszówkowi, zapraszacie ich do zabawy, błyskawicznie tłumaczycie, wszyscy siadają i grają. Próg wejścia tu jest naprawdę bardzo niski. Wydaje mi się też, że po pierwszej pełnej rozgrywce, przy drugiej już wszyscy zaczają, o co tutaj dokładnie chodzi, bo nie samymi zasadami ta gra stoi, ale tym kombinowaniem, które tutaj można uskuteczniać, bo ta gra to jest gra blefu i wrednego zagrywania kart. Jak, dlaczego, co, gdzie? Otóż, jak sobie zagrywamy, gotujemy te zupki, to mamy tu takie możliwości, że możemy wystawić jakąś kartę, sugerując rywalom, że będziemy zbierać tą zupkę co oni, ale tak naprawdę widzimy, że mamy karty do błyskawicznego ugrania jakiejś mniejszej zupy. Po co? Widzimy, że tu rywale dokładają nam tą zupę. W pewnym momencie możemy zauważyć, że oni nie zagrali już tych kart, musiały im się skończyć, może czekają na to, aż stali im się dociągną takie. W tym momencie my robimy szybki strzał na zupkę, która jest warta mniej punktów, ale mamy większą szansę ją ukończyć i wtedy na przykład bierzemy tak, że my sobie dobieramy, bo ugotowaliśmy tą zupę, bierzemy karty, punkty są nasze, może i mało, ale rywale tracą wszystkie karty, które były u nich na stole, bo nie ugotowali tej zupy albo zebrali mniej punktów za tę konkretną, więc my jesteśmy do przodu i staramy się tak kombinować, że właśnie nasi przeciwnicy jak najmniej punktów uzbierali na tych zupach, a my jak najwięcej, żeśmy to my przy ugotowaniu zupy mieli najwięcej kart. Więc wszyscy tutaj musimy się starać faktycznie grać nie tyle na siebie, co właśnie pod rywali. Musimy tutaj obserwować dobrze to, co się dzieje na stole, dostosowywać tę swoją taktykę. Mamy tutaj karty szkodników i to jest rewelacyjny motyw, który zagrywamy i dany szkodnik mamy tu szkodniki odpowiadające każdemu z warzyw po jednym szkodniku na rodzaj warzyw. Jak mamy takiego szkodnika, to wyczekujemy, aż rywale uzbierają sobie składniki na zupę tuż przed tym, jak ją mają ugotować. Rzucamy im coś takiego. Ten szkodnik pożera ze stołu wszystkie składniki danego rodzaju. One odpadają z gry, nasi rywale zostają z niczym. My prawdopodobnie też czasem oberwiemy rykoszetem, zależy jak to rozegramy, ale da się tutaj naprawdę fantastyczne zagranie zrobić, które budzi wiele emocji przy stole. Pod tym względem ta gra działa naprawdę fantastycznie i tu się spisuje miodzio. Jeżeli chodzi o oprawę graficzną, mamy tutaj przesłodkie warzywka antropomorficzne, czyli takie ożywione, mają buźki, uśmiechnięte, wścieknięte, zależy od karty. Wyglądają świetnie. Jak oglądacie mój kanał, to wiecie, że ja lubię takie motywy, lubię taką kreskę, lubię takie ożywione różne stworki, czy to jedzenie, czy zwierzątka, więc graficznie ta gra mnie naprawdę kupiła. Jedno co, chciałbym może, żeby było więcej tych warzyw, tak w trakcie rozgrywek sobie pomyślałem, kurczę, jakby tutaj był jeszcze taki na przykład kalafiorek jakiś, no byłoby naprawdę fajnie, takie dwa warzywka jeszcze, marcheweczka może, teoretycznie urozmaiciłoby to rozgrywkę, ale później w trakcie sobie pomyślałem, że tak, jakbyśmy to dodali,
nie mając więcej kart negatywnej interakcji, mogłoby to troszkę rozciągnąć rozgrywkę za bardzo i straciłaby ten urok takich błyskawicznych partyjek, bo drugim elementem, dla którego ta gra się świetnie spisuje jako imprezówka, jest czas rozgrywki. Z pudełka to jest 20 minut. Wydaje mi się, że uwijaliśmy się szybciej, schodziło nam po paręnaście minut. Co jest fajne, bez względu na ilość graczy, ten czas się trzyma mniej więcej porównywalnie, ponieważ gramy do momentu, aż nam się skończy talia, więc nie ma tu przeciągania jakiejś zbytniego rozgrywki i nie jest to też gra, w której mamy jakiś straszny paraliż decyzyjny. Raczej bardzo tu gramy z automatu i ten czas jest właśnie taki króciutki, a co za tym idzie, ta gra generuje syndrom kolejnej partii. Kończymy rozgrywkę, podliczamy punkty i chcemy się odegrać rywalem. I tak to leci, jedno za drugim. Więc pod tymi względami tytuł działa naprawdę fantastycznie. Jeżeli chodzi o rozgrywkę na dwie osoby, osobiście uważam, że ten tytuł pokazuje pazurki od trzech wzwyż. We dwójkę da się zagrać, ale jest tutaj sytuacja podobna jak w wirusie, czyli można grać, ale tak naprawdę skupiamy się tylko na tym rywalu, oddajemy się trochę tej losowości, która nie jest rozmyta na wszystkich graczy. Mamy tu niby trochę więcej tej obserwacji jednego rywala, więc coś więcej możemy pokombinować, ale szczerze moim zdaniem ta gra traci swojego ducha w tym wypadku i raczej polecam w nią pykać od trzech wzwyż. Jak chcecie tylko dla dwóch osób, to nie będzie to karcianka pierwszego wyboru. No ale właśnie, jesteśmy przy wirusie, bo wydawca obiecuje, że ta gra będzie idealna dla fanów wirusa, czyli mnie. No i cytując pewną polską wokalistkę i moją szwagierkę wypowiadającą się na temat sałatki jarzynowej, królowa może być tylko jedna. I nie jest nią zupa. Dlaczego? Z kilku powodów. Pierwszym jest to, że ja naprawdę kocham wirusa i tam mam trochę więcej możliwości, za przeproszeniem, dosrywania rywalom. Po pierwsze, w wirusie ja już gram z dodatkami, talie są permanentnie wymieszane, nie mam zamiaru ich rozdzielać i tam już jest multum możliwości, którymi można tłuc naszych przeciwników, można im robić na paskudę i to chyba właśnie ta negatywna interakcja, w zasadzie jej poziom, u mnie przemawia za wirusem, bo w wirusie możemy bezpośrednio kierować naszą agresję na rywali. To, co my robimy, od razu widać. Ja to chciałem, pyk, tu, tobie teraz na wredę, tu mi ktoś oddaje, tu mnie atakuje kto inny, ja jemu. Tutaj szybki sojuszyk, żeby dołożyć komuś innemu, bo widzimy, że mu za dobrze idzie. Te emocje są znacznie większe. Natomiast tutaj ta negatywna interakcja trochę bardziej wynika z tego, że chcemy sobie lepszą zupkę zmontować czy coś i to, że my robimy coś teoretycznie na szkodę rywali, jakoś to się tak rozmywa na całą grupę, nie budzi to aż tylu emocji, może poza tymi kartami szkodników, więc pod tym względem wirus jest dla mnie grą lepszą. Zupa jest imprezówką naprawdę bardzo ciekawą, ale jest imprezówką dla mnie taką imprezówką wejścia, takim wiecie, tym tytułem nie stricte imprezowym, który jest jakimś durnym quizem, czy tam rzucaniem kostką z wyzwaniami, że tam, nie wiem, stanąłeś na tym polu, to polisz ścianę stojąc na rękach z łyżeczką wsadzoną w tyłek, a na nim jajku, żeby nie spadło. Nie, tu mamy fajną, inteligentną grę, ale bardzo prostą, właśnie dla osób, które nie są jeszcze ograne i jeżeli szukacie takiego tytułu właśnie do pogrania z ludźmi, którzy nie są planszówkowi, to zupę jak najbardziej polecam. Wytłumaczycie ją znacznie szybciej niż wirusa, bo w wirusie już jednak trzeba pokazać te karty, ta robi to i robicie to w ten sposób, ta robi to, robicie w ten sposób. Pod tym względem zupa wygrywa dla właśnie takiego nieplanszówkowego towarzystwa i to jest świetna gra na prezent, jeżeli chcecie dać znajomym, którzy w ogóle nie grają, ale tak sobie myślicie, czymś bym ich zajawił, albo jak kiedyś przyjdziemy, oni będą chcieli zagrać coś imprezowego, to niech mają coś, co jest grą, a nie właśnie taką durną turlanką czy innym quizem. Zupa będzie w porządku. Dla mnie zupa jest grą, która powinna właśnie leżeć w marketach koło zabawek, gier i tym podobnych, czy tam na dziale z książkami, żeby kogoś zainteresować, jak się, o, co to, kurczę, gra jakaś tutaj, nie?
to powinno trafiać właśnie do nieplanszówkowych graczy i pod tym względem działa fantastycznie. To jest też świetna gra jako taki troszkę samograj. Mówiłem wam o grach sielankowych niedawno i ostatnio jak ogrywaliśmy zupę, to wyglądało to tak, że przyszła do nas koleżanka, do mnie i do żony. Mieliśmy sobie pograć w kilka tytułów. Złożyło się tak, że byliśmy po troszkę ciężkim dniu, siedliśmy, wyłożyliśmy na pierwszy rzut zupę, żeby właśnie sobie zacząć od czegoś bardzo lekkiego i po opróżnieniu butelki wina skapowaliśmy się, że dalej gramy w zupę. Po prostu, ona sobie była takim tłem, siedzieliśmy, graliśmy, bardzo miło nam przy niej leciał czas, ale też nie była aż tak ciężko angażująca w to kminienie, że o dobra, dobra, to cisza, tak? Więc ja wiem, że część z was jak siada do jakiejś gry, to siada tylko i wyłącznie na zasadzie, dobra, teraz siadamy do gry, nie ma żadnego pitu-pitu, myślimy nad tym, co robimy. No to zupa nie jest dla was. Tutaj już bardziej się spisze ten wirus, który też w zasadzie jest troszkę samograje, można go tak traktować, ale już to zaangażowanie w to takie wredne zagrywanie już odwraca naszą uwagę od innych rzeczy. W zupę możemy sobie pograć tak naprawdę bardzo lekko, więc tak, dla mnie osobiście wirus pozostaje grą lepszą, natomiast jeżeli szukacie czegoś takiego totalnie lekkiego, imprezowego, do zabawy z niegraczami, zupa się spisze świetnie, bo dla mnie jako fana wirusa, ta mechanika, która jest w zupie, jest naprawdę dobra. Ona mi się podoba. Ale jakbym miał wybrać teraz dla siebie także troszkę zagrać bardziej angażująco już, to jednak wybrałbym wirusa, bo on jest taki minimalnie wyżej. Mam nadzieję, że to było zrozumiałe, co powiedziałem. Więc tak, zupa to jest naprawdę dobra gra imprezowa, którą polecam odpowiednich, konkretnych warunkach. Jeżeli nie graliście w wirusa i w ogóle nie graliście w tego typu karcianki, to jest to też dobry tytuł, żeby od niego zacząć przygodę właśnie z takimi małymi karcianeczkami z negatywną interakcją. Zresztą idą wakacje. Ta gra się rewelacyjnie spisze na to, żeby ją zabrać ze sobą na wakajki. Czy to pograć sobie w gronie rodzinnym, czy to jak jedziecie ze znajomymi, to w gronie znajomych. Czy to jak poznacie kogoś na miejscu nieplanszówkowego, to też idealne do wciągnięcia. Ba, teraz tymczasowo to jest nawet dobre, żeby dać bąbelkowi do szkoły. Niech na przerwach z kolegami sobie pogra w zupę, bo szybko to leci, przerwa im na to styknie, a nie będą marnowali czasu na nie wiadomo jakie szlajanie się, czy jakieś tam inne pierdoły. No. No i taka jest cała zupa. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał, że był pomocny. Dajcie znać w komentarzach, czy graliście już w zupę, czy wam się podoba, czy waszym zdaniem jest lepsza, czy gorsza od wirusa, jakie są wasze prywatne odczucia na ten temat. Ja dziękuję wam, że ze mną jesteście, że obejrzeliście ten materiał. I jeżeli wam się podobał, to będę wdzięczny za łapkę w górę. Jeżeli jeszcze tego nie robiliście, to za zasubskrybowanie mojego kanału. Dziękuję też wydawnictwu Muduko za nadesłanie mi zupy do recenzji. I to już tyle ode mnie. Dzięki wielkie, do zobaczenia, cześć! Nie, 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 ty zaś rosół robisz? No przecież myśmy od kilku tygodni innej zupy nie jedli, no. Ej, no ale nie umiem innej zupki. Ty, wiesz co, ja mam pomysł w sumie, bo na to gotowanie to tyle czasu schodzi w ogóle, a może byśmy tak do restauracji sobie na obiady chodzili, co? Ja zapraszam, biorę to na siebie, dobra? Co? Zostaw już tej gary, ubierz się, nie? No, no w końcu zajarzył. Ale że nie lubię rozsołu. Ach.